cześć i czołem. A dzisiaj taki mały trip i jesteśmy na stacji Piasek. Odbywa się tutaj remont. Aktualnie magistrala E65 jest w trakcie remontu. Ruch tylko jednym torem. No i zobaczcie, jak to wygląda. Remont ten zaczyna się od miejscowości Kobiór, czyli od tamtej strony, którą pokazuję, i ciągnie się do aż Goczałkowic. Także na tym odcinku jazda jednym torem, jeżeli się nie mylę, a później dalej prace pobiegną w stronę Katowic. Na razie trzeba zrobić tutaj ten odcinek. Zobaczcie, jak wysoko będzie peron. Ja jestem pod linią peronu po drugiej stronie. No ciekawie, ten przejazd będzie musiał być chyba też wyżej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. Do stacji w Piasku zbliża się Elf z Żywca do Katowic. Oczywiście odpowiednia sygnalizacja świetlna pociągu. Jedno światło czerwone, jazda po torze niewłaściwym. Jak widzicie, jeden tor praktycznie nie istnieje. Już tutaj wysypany prawdopodobnie tłuczeń, ubity, przygotowany pod torowisko. Nowe słupy pod trakcję elektryczną. Także dzieje się. Jestem ciekawy, ile ten remoncik potrwa na tym odcinku. No bo już troszeczkę chyba się ciągnie. Mi się wydaje, że około roku, jeżeli się nie mylę. Chyba jesienią został rozpoczęty remont. No, więc troszeczkę to się ciągnie. A na stacji w Piasku wjeżdża Elf z Katowic do Zwardonia. Do stacji w Piasku wjeżdża kolejny Elf. Pociąg przyspieszony do Wisły Głębce. Tutaj przygotowany nowy zestaw szyn. Zresztą już na całym odcinku w stronę Katowic też zestawy szyn leżą na torowisku. Remont trwa od jesieni bodajże. Także dzieje się. A teraz fajnie widać, jak wysoko będzie peron. Tutaj widzimy linię peronową. Stacja w Piasku taka klimatyczna. Jak to w mniejszych miejscowościach bywa. Spokój, w miarę cisza. Gdyby nie ulica, która tu przebiega, byłoby całkiem sympatycznie.
No i status budowy znamy, jak to tutaj wygląda. Także lecimy dalej w następne miejsce, bo tutaj niewiele się dzieje. Niestety dalej nie pojedziemy. Jesteśmy w piasku na ulicy Katowickiej. Tam w oddali widać przejazd kolejowy, który jest nieczynny. A tak głośno tutaj z tego względu, że przebiega trasa szybkiego ruchu. W miejscu łączą się dwie linie kolejowe. Tutaj na wprost mamy 139 linii na Katowice. A zaraz tutaj z boku linia na Żory, bodajże 148 numerek. A teraz zmiana miejscówki. I kto zgadnie, gdzie jesteśmy? Zaraz zobaczycie. No to jesteśmy na dworcu w Pszczynie. Zobaczymy, jakie składy uda nam się tutaj nagrać. Posiedzimy godzinkę i zobaczymy. A my znajdujemy się na kładce z przejścia między dworcami. I stąd rozciąga się piękny widok. Tutaj wieża ciśnień. A za nami góry Beskidy i kierunek Bielsko-Biała. I na peron drugi, tor drugi wjeżdża Pendolino. Relacji Gdynia, przepraszam, relacji Bielsko-Biała, Gdynia Główna. EIP w kierunku Gdyni odjeżdża za 4 minuty, także pasażerowie jeszcze mają okazję wsiąść do tego pociągu, a my zobaczymy sobie go z bliska. A na drugim torze pojawił się Elf w kierunku Bielska-Białej. Docelowo jedzie do Żywca. Ależ ten dziób od robaków tutaj brudny. Zobaczcie sami, ile much zabite. Nieźle. No, za chwilkę Pendolino ruszy. Pociąg na Żywiec prawdopodobnie też za chwilkę. O, jest gwizdek. No i Pendolino będzie odjeżdżało. I odjazd w kierunku Gdyni. A czekając na odjazd Elfa na Żywiec, zróbmy sobie panoramę z dworca w Pszczynie. Na bocznicy jakieś zestawy starych wagonów,
Jak znacie ich nazwy, to napiszcie w komentarzu, bo ja niestety nie ogarniam tego tematu. O, takie składy. I do Pszczyny wjeżdża spóźniony pociąg z Wisły Błębce do Katowic. Dwa składy. A pociąg na Żywiec czekał, ponieważ jest tam tylko jeden tor i za chwilę również odjeżdża. O, i rusza w końcu Elf na Żywiec. Na peron drugi, tor drugi, wjeżdża Elf z Żywca na Katowice. Dobra, słuchajcie, poczekamy jeszcze teraz na Intercity Daszyński, ale nagramy sobie go z dołu. Na peron drugi wjeżdża Intercity Daszyński ze stacji Wisła Uzdrowisko do Warszawy Wschodniej. Piękne chmury nad Pszczyną. Bardzo klimatycznie to wygląda. A teraz czas najwyższy na ujęcia z drugiej kamery. Zapraszam. Pociąg został odprawiony i flirt będzie ruszał w stronę Warszawy Wschodniej. Do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Katowice, Częstochowa odjedzie do. Życzymy Państwu przyjemnej podróży.
I tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapę, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a ja się z Wami żegnam i do następnego. Słońce, powietrze, pełne energii, nad torami cisza, wkrótce wybuchnie melodia, pociąg lechu tychy, nadchodzi na torach.